No i spieniężyliśmy wszystko, no i za te pieniądze kupiliśmy ten samochód. Zostawcie lajka i komentarz. Cześć, z tej strony Łukasz. Siema i Kasia. Jesteśmy z bloga podróżniczego i vloga o nazwie Podróżowanie, podróżowanie przez V, ponieważ żyjemy i mieszkamy w vanie i dzisiaj was oprowadzimy i pokażemy wam, jak wygląda najmniejsza chata, na którą Jacek wjeżdżał. Tylko 8 metrów kwadratowych i na tej powierzchni żyjemy od prawie roku. No i zobaczycie, jak my żyjemy. Ale najpierw zjemy śniadanie, zanim wam pokażemy wszystko. Na śniadanie będzie owsianka. Mimo że żyjemy w wanie, to mamy kuchenkę i normalnie możemy korzystać i gotować. Mamy też lodówkę i gaz. Mamy też prąd. Nie wiem, czy już widzicie, ale tu się świecą takie światełeczka. Na dachu jest solar, panel solarny. No i on produkuje prąd, który później wędruje do takiej skrzyneczki, gdzie jest akumulator, kable, bezpieczniki i tak dalej. Możemy ładować laptopy, korzystać. Dobrodziej z XXI wieku. Owsianka się robi, więc zrobię taki szybki wantur. Tutaj Kasia myje naczynia. Tu mamy taki specjalny przycisk. To włącza pompkę elektryczną. Dzięki czemu mamy wodę, nie musimy tego robić. Nie musimy jej pompować ręcznie. Tu są dwa baniaki z czystą wodą. I to jest baniak na szarą wodę. No i tu jest nasza stacja kuchenno-łazienkowa. Tu się myjemy i myjemy naczynia. Tutaj mamy część naszych kosmetyków. W tej części to jest, można powiedzieć, taki przedpokój. Aparaty, część Łukasza kosmetyków. To jest moje, to jest mój kosmetyk. Instrumenty, tu jest nasz bębenek, tam jest moje ukulele, kapelusz. A tu jest nasza szafa. O, a tutaj jak widzicie mamy gniazdka. I tak, tu mamy też gniazdka. Tu się ładuje bateria do aparatu. No, tu jest jakieś takie pierdółki. Mamy też takie bardzo fajne gniazdka na USB. I nie potrzebujemy żadnych innych przejściówek, tylko jak potrzebujemy naładować iPhone'a albo cokolwiek, to tu podłączamy. Tu mamy taką zapalniczkę samochodową i dokładnie ten sam system jest tutaj. Tu mamy lodóweczkę. Tak, no to jest nasza lodówka, to jest lodówka turystyczna. Wypełniamy ją jak pudło, powiedzmy. Zapasy tygodniowe robimy. No, plusem tej wielkiej lodówki jest to, że ona jest na prąd i na gaz. Na prąd, kiedy jedziemy autem, wtedy gaz musi być pozamykany, żeby tutaj się nie zrobił wybuch. A kiedy stoimy, przełączamy ją na gaz z tego względu, żeby nie zużywała zbyt dużo prądu, bo jednak mamy ten prąd, ale mamy go troszkę ograniczoną ilość, także taka lodówka bardzo dużo tego prądu zjada. Popatrzcie, tutaj mamy a propos prądu, to co Kaśka mówi o akumulatorze, to jest nasz akumulator, to który jest podłączony solar, tu jest kontroler do solara, no i mnóstwo kabli, przeróżnych dziwnych ustrojstw, ale dzięki temu mamy energię. Owsianeczka gotowa. Śniadanie zjedzone, teraz czas na kawę. Mamy sztuczną wodę. I zaraz wam pokażę jeszcze resztę busa. Tutaj mamy sofkę, więc tutaj możemy sobie siedzieć. Jak mamy więcej osób, rozkładamy jeszcze krzesełka. Albo siedzimy na ziemi i na łóżku. No i tutaj cały ten mechanizm jeszcze się rozkłada. Tu mamy takie zwykłe skrzyneczki. Tu trzymamy naczynia. A tu trzymamy przyprawy i takie suche rzeczy, które są ciężkie, za ciężkie, żeby trzymać w szafkę. A jak potrzebujemy jeść albo pracować w środku, jeśli nie ma jakiejś pogody super na zewnątrz, to tutaj mamy taki stolik, tutaj jest taka szyna. To pochodzi z przyczepy kempingowej. No i tutaj możemy wtedy pracować, siedzieć, jeść. Łukasz mówi, że dałoby się nawet tańczyć, ale tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. I teraz nasze sekretne miejsce. Schowku. Taki belek, nasz tron. Także tu załatwiamy jedynki, jak nie ma możliwości wyjścia na zewnątrz. A jeśli zastanawiacie się, gdzie mamy prysznic, mamy taki ogrodowe coś, taki pojemnik, zbiornik i on ma pompkę, więc jak potrzebujemy się obmyć, na przykład bo pływaliśmy w morzu słonym, to wtedy tego używamy. Takie duże prysznice bierzemy na zewnątrz, na przykład na stacji benzynowej, u znajomych czasami. I ostatnie nasze miejsce to jest łóżko. To jest pełnowymiarowe łoże, które pochodzi z Ikei. Tak naprawdę po prostu je tutaj zamocowaliśmy. Super wygodne. Tam mamy schowek z książkami, mamy kilka książek. I tu jeszcze mamy taki fajny patent, pokażę wam, to jest moja ulubiona rzecz. Jeśli na przykład Łukasz pracuje, ja sobie często wychodzę na górę i na tym sobie albo piszę, albo trzymam laptopa i sobie pracuję. Można też na tym jeść, także to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Dobra, Kasia zrobiona. Kawkę idziemy na zewnątrz, pogoda jest najmniej piękna, także idziemy korzystać ze słońca. A dziękuję kochana. Jeśli zastanawiacie się, kiedy my to nagrywaliśmy, to wam powiem,
że teraz, luty 2019 roku, a my jesteśmy w Portugalii, ponieważ zdecydowaliśmy się w tym roku spędzić zimę w pełnym słońcu. No i właśnie korzystamy z uroków portugalskiej zimy. Sprawdzaliśmy, szukaliśmy pogody i miejsc najcieplejszych w Europie. No i właśnie oczywiście najcieplejsze jest południowe wybrzeże. Wybór nasz padł na Portugalię, na Algarve, ponieważ kochamy bardzo Portugalię. Strasznie lubimy tutejszy klimat, uwielbiamy Portugalczyków, ich jedzenie, wino, no i słońce przede wszystkim. Także no jest, czujemy się tu jak w domu, jest fantastycznie. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się, skąd my mamy kasę na to podróżowanie, jak to się wszystko w ogóle zaczęło, to Wam powiemy po prostu prosto. No my oszczędzaliśmy pieniądze, jak się zdecydowaliśmy na to, trafiliśmy na filmiki związane z van life'em i zdecydowaliśmy się z Kasią, że wyruszamy w podróż, to przez pół roku oszczędzaliśmy pieniądze, nie chodzimy do restauracji, nie chodzimy do żadnych jakichś, nie wiem, kin i tak dalej, więc bardzo dużo pieniędzy oszczędzaliśmy. Przede wszystkim mieliśmy dom duży, z którego wynajmowaliśmy, tak. I z jego wynajmu zrezygnowaliśmy, przenieśliśmy się do maleńkiego pokoju w takiej dzielnicy, która była niezaciekawa, przez co czynsz był bardzo tani. Także w ten sposób zaoszczędziliśmy bardzo dużo kasy. Później sprzedaliśmy wszystkie nasze meble, wszystkie nasze sprzęty, których nie używaliśmy, jakieś stare gadżety, rakiety do tenisa i tak dalej, które gdzieś tam zalegiwały i leżały na lepsze czasy. Bo mieszkaliśmy w ogóle w Anglii, nie wiem, czy to już wspomnieliśmy. Nie wiem. Ale właśnie mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii, więc przewożenie tego wszystkiego, potem gdzieś trzymanie, opłacanie tego, stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, zważywszy na to, że zmieniamy swoje życie bardzo drastycznie i nie wiemy, co będzie potem po podróży, jak długo nam to zajmie. Czy kiedyś wrócimy jeszcze do normalnego domu, czy to może będzie po prostu maleńkie jakieś mieszkanko, w którym się i tak nie zmieszczą te rzeczy. No i spieniężyliśmy wszystko, no i za te pieniądze kupiliśmy ten samochód, ale on nie wyglądał wcześniej tak, jak teraz wygląda. To wcześniej to był zwykły dostawczy po prostu Volkswagen i on woził okna, tylko długie okna i no i tyle, pusty był w środku. Jak przyjechaliśmy do Polski na wiosnę 2018 roku, to wspólnie z Kasią przez 2 miesiące budowaliśmy to, co widzieliście. Wszystkie mebelki, łóżka, no to wszystko, co tutaj jest, zostało zbudowane naszymi rękami, bez jakiejś większej wiedzy, bo my nigdy nie pracowaliśmy w budownictwie, ani w tym bardziej w budowaniu kamperów. Wszystko, co nie wiedzieliśmy, uczyliśmy się na YouTubie, więc tutoriale z amerykańskich przeróbek van life'u, budowy vana i z Anglii, bo to jest dość popularne. I z niewielką pomocą jeszcze brata Łukasza, musimy to dodać. On nam pomagał, się zna na mechanice i na takich przeróbkach, także nam troszkę pomagał. Spełniamy własne marzenia, tak naprawdę po to zrobiliśmy. Chcieliśmy poczuć wolność, chcieliśmy spełniać marzenia o podróżowaniu i o doświadczaniu i nie chcieliśmy z tym czekać do emerytury. Co najlepsze, podróżujemy już 9 miesięcy, w tym czasie przejechaliśmy 21 krajów. To są cudowne, piękne doświadczenia. Najlepsza była Skandynawia w tym wszystkim. Tak, tak. Najbardziej zapadająca w pamięć. Miejsce, do którego chyba byśmy nie pojechali, gdyby nie to, że właśnie mieliśmy swoje auto i swoje mieszkanko zarazem. I swoje jedzenie. I mnóstwo zapasów jedzenia. No i ogólnie śpimy na dziko, nie śpimy na kampingach. Staramy się znaleźć miejsca jakieś bezpłatne. 2 razy tylko spaliśmy na kampingu w 2018 roku. Nie płacimy też za wodę, bo można sobie nalać wodę na stacjach benzynowych, na różnych miejscach, punktach serwisowych dla kamperów, więc da się to bardzo niskim kosztem prowadzić. I od samego początku naszej podróży, od pierwszej decyzji, kręciliśmy wszystko i wrzucaliśmy na YouTube'a. Wbrew pozorom to nie są tylko wakacje. My mamy właśnie, przez to, że mamy kanał, prowadzimy też bloga, dużo osób do nas pisze, także mamy też. My to nazywamy pracą, to tak w cudzysłowie, to nie jest taka prawdziwa ta praca, ale jednak poświęcamy dużo czasu właśnie rozwijaniu tej internetowej działalności. Jesteśmy mega szczęśliwi z tym, jak żyjemy, bo jednak w tym wszystkim wciąż znajdujemy dużo czasu właśnie na podróże, na odwiedzanie, na spełnianie marzeń, na doświadczanie. Sami decydujemy też o naszym czasie, jeżeli na przykład jest taka pogoda jak teraz, jest pięknie, cudownie, mam ochotę sobie zrobić przerwę godzinę albo nawet dwie i posiedzieć w słońcu, to robię, bo nie mam nad sobą szefa, który powie mi nie możesz. Mamy taki slow life i często jak zatrzymamy się w korku, na przykład gdzieś jakiś korek jest albo wypadek, to nie denerwujemy się absolutnie. Wtedy idziemy do tyłu, robimy sobie kanapki, albo robimy sobie kawkę, albo herbatkę. No po prostu siedzimy, patrzymy się w słońce, bo jest cudownie. To życie nas nauczyło takiego, wyluzowaliśmy bardzo na wielu, wielu rzeczach, bo czasami jest tak, że nauczyliśmy się już żyć bez planu, bo nawet jak na wszystkie nasze szczegółowe plany zawsze życie weryfikowało bardzo szybko, ale to nam też zarazem daje wolność, bo jak na przykład zaczynamy się w jakimś miejscu, coś nam nie pasuje, to po prostu się zwijamy. Dokładnie. I o to chodzi chyba, żeby się cieszyć. Tym, co się robi. Zapraszamy Was serdecznie do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Podróżowanie przez V. Jesteśmy na tych wszystkich socialach, Facebookach, Instagramach, więc też możecie śledzić. Na Instagramie jest na bieżąco ta Insta Story codziennie robione, więc jest co oglądać. A my teraz idziemy oglądać morze, bo widzę, że
że jest pięknie. Więc kawa się wypita, a my zrobimy dwa kroki i jesteśmy przy klifie. Jak jedziemy, a zaraz to robimy, przemieszczamy się, chowamy oczywiście to wszystko, to ja wam wspomniałam, żeby to nie pospadało. Także teraz to zrobię. Wszystko ma specjalne zabezpieczenia, żeby się nie przesuwało. Lodówka też. Wyłączamy gaz. No to jedziemy dalej. To miejsce jest piękne i cudowne, ale jeszcze jest dużo innych ciekawych do zobaczenia, także odpalamy i ruszamy.